Witam Was w kolejnym odcinku z serii Kierowca Ciężarówki gra w Euro Truck Simulator. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy podróż z Lizbony do Murcji. Tutaj z Lizbony przejechaliśmy już tutaj do Hiszpanii i tutaj koło Sewilli stanąłem. Tu miałem też te problemy w poprzednim odcinku, że w pewnym momencie znalazłem się na drodze pod prąd. I teraz pozostaje nam dokończyć tą podróż. Tutaj Malaga, Almeria do Murcji. Oryginalnie tak w ogóle to tak prowadziła nawigacja. No było troszkę krócej, ale ja chciałem sobie zwiedzić tutaj te tereny. 600 km jeszcze pozostaje, także powinno się, no, bez problemu udać się dojechać. Tutaj się teraz znajdujemy koło Sewilli. A potem jak dojedziemy na miejsce, to no będę szukał czegoś, wydaje mi się, w kierunku Madrytu bardziej. Potem z Madrytu do Barcelony i już wtedy się tam Hiszpania opuści. No tutaj to południe Hiszpanii to są naprawdę fajne tereny. To jest właśnie coś, czego przynajmniej w rzeczywistości nie udało mi się odwiedzić. Ale jeśli zawodowo się nie udało odwiedzić, to na pewno kiedyś się tam wybiorę. No ogólnie fajnie by było kiedyś, tak jak będzie dużo wolnego czasu, no żeby sobie jakiegoś kampera na przykład wynająć i pojeździć po Europie. Zresztą nie tylko po Europie. Fajnie by było też takim wynajętym kamperem sobie po Stanach pojeździć. Dzisiaj mamy 21 maja. Zostaje nam jeszcze taki jeden cały tydzień, a potem już będzie czerwiec. No jeśli chodzi o takie premiery, przynajmniej dla mnie, no to wiadomo. W czerwcu jest Formuła 1 i MotoGP. MotoGP wychodzi 8 maja. No znowu się pomyliłem. 8 czerwca wychodzi. To jest akurat Boże Ciało. Także w pracy nie będę. No z czego się cieszę naprawdę, bo będę mógł dosłownie w dniu premiery już tę grę nagrywać. Co jest naprawdę fajne. A jeśli chodzi o formułę, no to formuła wychodzi, edycja mistrzowska, 13 czerwca, standardowa 16. Sam nie wiem jeszcze, którą kupię wersję. To się jeszcze zobaczy. Tutaj odbijamy w kierunku Malagi.
tu trzeba będzie zwolnić. No jednak 90 bym tutaj nie wpadł w to miejsce. No więc z MotoGP no to oczywiście tylko i wyłącznie kariera zawodnika. No a jeśli chodzi o Formułę 1, no to też albo kariera zawodnika, albo kariera swojego zespołu. Właśnie z drugiej strony kariery zawodnika w Formule 1 to ja no nigdy tak naprawdę na poważnie jej nagrywałem. Karierę zespołu to jeden sezon nagrałem. To chyba z F1 20. Także raczej obydwie kariery zawodnika będą z jednej i z drugiej gry. Ja dzisiaj też tak no tutaj sprawiam wrażenie, jakby mi się nie chciało mówić, nagrywać. O, dzisiaj w nocy oglądaliśmy mecz Lakers-Denver. Lakers-Nuggets w koszykówkę oczywiście. No i to akurat te finały tych konferencji, to jest tak, że mecze się o 2:30 zaczynają. To jest tak, że no przynajmniej w moim przypadku to najpierw sobie poszedłem spać na jakieś 2-3 godziny, potem mecz, potem po meczu znowu się położyłem spać, no ale to tak jest, to tak, to nie jest coś prawidłowego i właśnie teraz trochę taki jestem, no niby wyspany, niby niewyspany. Tutaj muszę, zdaje się, a nie, tutaj muszę zostać, bo tutaj nawet tam nie mogę. Ale teraz to, czy jest tu coś ko mnie? Nie, no to mogę zmienić pas. Gdzieś powoli się już zbliżymy do wybrzeża. Dzień się też już kończy. Zobaczymy sobie, ile nam zostało jeszcze. 430. No to już niedaleko. Ale gdzieś tutaj jeszcze spać pójdę. Tutaj mam jakieś wzniesienie. Tutaj znowu jakieś rozjazdy. My się kierujemy na Almeria Murcia, już widziałem. Nawigacja nam tutaj sugeruje, żeby zjechać na lewy pas. To też właśnie robimy. Powoli też trzeba sobie już tego miejsca na parking szukać. Tutaj mam jakiś tunel, zdaje się. A tutaj niepotrzebnie zjeżdżałem na ten środkowy pas, ale to już zostanę na nim. A ten prawy pas
chyba tutaj gdzieś może za chwilę się skończy. Może na przykład tutaj już się skończy. A jeszcze nie. Mamy cały czas tutaj ograniczenie niby do 80. Dlatego tą osobówkę doganiam. To tutaj już mogę ten pas zmienić, tylko ta osobówka jeszcze tu jest. Teraz zdaje się, że mogę zmienić. Kolejny tunel. Zjedźmy na środkowy pas. Tutaj policja kogoś trzyma. Tutaj coś wolniejsi. No i mamy wybrzeże. No tutaj ta okolica Hiszpanii chyba najładniejsza o tej pory. Ale to już wszystko jest no prawie że po ciemku. Już się noc robi. Może gdzieś tutaj będzie za chwilę jakaś stacja paliw, gdzie będzie można się nawet zatrzymać. Już mamy godzinę 20:30. No już się robi noc. Teraz to może i nawet sobie tak po prostu zobaczę, czy jest tutaj gdzieś w okolicy jakiś parking blisko do Ristemco Almerii. Będzie tutaj, trzeba zjechać najbliższym zjazdem. I to też właśnie zrobimy, czyli sobie tutaj tym najbliższym zjazdem zjedziemy z autostrady. Ale tam zdaje się, chyba tam nie było ikonki do spania. No nie było, nie ma jej tutaj. Tutaj jest dopiero ikonka do spania, czyli trzeba będzie aż Almerię minąć, bo tutaj jej nie ma, to jest tylko sama stacja paliw. Także dopiero jak miniemy Almerię, to będzie takie miejsce, gdzie można będzie spać, także jeszcze trochę jedziemy. Szkoda trochę, że te tereny mi tutaj przepadną, jeśli chodzi o widoczność, bo już noc mamy. Wyprzedziłem go, wyprzedziłem. Długich świateł to... Chyba akurat mam tylko te normalne reflektory na dachu, ani nic, żadnych dodatkowych świateł nie mam. To też by pasowało zmienić. No i tutaj bym normalnie zjeżdżał, ale tutaj nie ma spania, jest tylko tankowanie. Tutaj już no, nie wiadomo, czy tam jest morze niedaleko, czy nie. Bo niby już jesteśmy na wybrzeżu. A
Zmienimy sobie kamerę na chwilę. Jak to wygląda z zewnątrz? No praktycznie niewiele widać już przez tą noc. Tutaj już zaraz powinniśmy mieć Almerię. Kolejny tunel jeszcze. A tutaj mamy Almerię po prawej stronie. Do celu nam też już chyba niedaleko zostało. Ile to jest? 225 km, także już też niedaleko. Jeszcze kawałek i już dojedziemy do tego miejsca na noc. Mamy już 22. Tutaj też się zbliżam trochę do tych osobówek, bo jest z górki. Nie wiem, tutaj mają jakieś ograniczenie do 90, czy dlaczego tak wolno jadą? Aż muszę przyhamować trochę, bo ja tutaj gdzieś już będę zjeżdżał. Chyba jeszcze następny zjazd. No, pora sobie to zobaczyć dobrze. Nie chciałbym tego przegapić. Czy to jest tutaj? Nie, następny zjazd. Następny zjazd to już będzie to miejsce na noc. Znowu się do nich zbliżam, ale to już zaraz będzie mój zjazd, to już nie będą mi przeszkadzać. Nie wiem, czego tak wolno jadą. No niby tu jest 90 ograniczenie, ale w tej chwili tu jedziemy już no 80, niecałe 80. I nawet troszkę, a tutaj jest jakiś wypadek, czy coś tam, dlatego. No jakiś wypadek. A tutaj już mamy nasz zjazd, gdzie sobie nareszcie pójdziemy na odpoczynek. Ten przed nami też zjeżdża. Nie, to tutaj jest dopiero zjazd.
drewno z przodu. Zawsze zwracam na to uwagę, bo to jest oczywiście moja praca w rzeczywistości. Źle, 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 źle. Aj, nie ten zjazd. No to fajnie. Szybko, jeszcze póki nikogo nie zostawiłem. Znowu kolejna przygoda. Jeden zjazd za wcześnie z ronda. Tutaj mam zjechać. Ale już lepsze coś takiego niż się gdzieś tam pomylić i pojechać pod prąd. Dobra, jesteśmy już na miejscu i teraz jeszcze sobie znaleźć miejsce na noc. Tutaj jest ten parking. Też jak tu się ustawić? No mogłem oczywiście stanąć tak po prostu w miejscu i tyle. Ale ja sobie cofnę jeszcze. Niech będzie tak. No to teraz można odpoczywać. Nasz klient spodziewa się dostawy na czas. Właśnie w takich sytuacjach odpala się też taka jakaś piosenka. Nie wiem, czy też nie będę miał czasem problemów autorskich przez tą piosenkę, oby nie. A da się to w ogóle wyłączyć gdzieś? Dźwięk? Muzyka? Nie ma, nic tutaj nie ma. Nie, dziś nigdzie tutaj tego nie widzę. No to dobra. Trzeba będzie z tym jechać. To 40 km. A jakbym ogólnie muzykę wyciszył, to może wtedy by też to przestało grać. No zobaczę. Wezmę jeszcze muzykę tutaj, gdzie to jest, wyciszę wprost. Głośność muzyki ogólnie wyciszymy. Jest cisza, dobrze.
Ja wyjechał mi tą osobówką teraz. Zbieraj się. To 18 km, 117. No już niedaleko. Akurat w sam raz, bo się też zbliżamy do pół godziny. Tutaj już tych przede mną nie będę wyprzedzał, chyba żeby jakoś drastycznie zwolnili. Także to ta podróż to była no, chyba dotychczas podróż z największymi przygodami, jakie tutaj do tej pory miałem. Nie dość, że w tamtym jednym miejscu znalazłem się pod prąd, teraz musiałem jeszcze delikatnie cofnąć, bo jeden zjazd za wcześnie. Jakby się już nie dało tam cofnąć, to bym no jechał już pewnie do celu. No tutaj znowu jakieś spowolnienie. Nasze miejsce już gdzieś będzie niedaleko. Tutaj mamy do 70 ograniczenie, dlatego takie spowolnienie. Tutaj już mamy z powrotem pewnie 90. No a tego z przodu nie będę wyprzedzał, bo on nawet dosyć w miarę w okolicach tej 90 jechał. Jeszcze z górki, może się teraz troszkę rozpędzi. Już widzimy Murcję. Już jesteśmy praktycznie na miejscu. Teraz jeszcze tylko, już nawet tutaj zjeżdżamy. I za kilkanaście kilometrów już będziemy na miejscu. Być może i będzie kara za spóźnienie, bo nie wiem, nie orientowałem się nawet w tych czasach, jak to tam wygląda. Ty tutaj zjeżdżasz czy nie? Nie, tylko tak przyhamował. To jest ustęp pierwszeństwa, nie ma nikogo. Rondo. Na rondzie też nikogo nie ma. Tutaj sobie znowu się nie pomylił na tym rondzie. To już na pewno jest mój zjazd. O ten.
No i też w ogóle jest blisko serwis, fajnie. Może udałoby się w końcu jakieś żółwiewki czy dodatkowe światła zamontować. Tylko najpierw trzeba dojechać z tym ładunkiem. Tutaj w lewo, potem w prawo. No, żebyś, no właśnie, jechał na przypadłej i prawił mi pod naczepę wjechał. Tutaj skręcamy. I od razu chyba też tutaj w prawo, tak? No i teraz jeszcze gdzie jest ta moja firma? Zrobię sobie może taką perspektywę, to mi pokaże nawigacja. W lewo muszę skręcić. Czyli to jest tutaj ta po lewej stronie. I stajemy z tyłu firmy. Tutaj. No, czeka nas takie troszkę trudniejsze parkowanie. Ja się obrócę. Obrócę się, żeby mi było łatwiej na lewą stronę. Tutaj dobrze, że to jest tandem i przyczepa jest odstawiona, bo się było ciężej obrócić w tym miejscu akurat. No to będzie troszkę takie trudniejsze cofanie, bo jednak będzie bardzo mało miejsca. To prawe lusterko sobie włączę, żeby się nie musieć oglądać. No, trzeba się troszkę wyprostować. Teraz w ogóle muszę sobie wyjść, tak jakby, zobaczyć tutaj, ocenić z tej kamery. No właśnie, nie wyrobiłbym się, tu jest dosłownie parę centymetrów. Muszę podjechać do przodu, bo zahaczyłbym o tą naczepę, która jest po prawej stronie. No zdecydowanie to jest najtrudniejsze cofanie, jakie tutaj dotychczas mieliśmy. Teraz już jest ok. Tylko że teraz znowu tutaj mam ten krawężnik blisko. No właśnie, już bym się nie wyrobił na nim. Jeszcze muszę teraz podjechać, bardziej się wyprostować. Znowu źle w drugą stronę, muszę kręcić. Teraz przejdzie obok tego krawężnika.
przejdzie. Teraz mogę już odbijać w drugą stronę. Chyba mam mało powietrza. Słyszałem tylko komunikat, a wydaje mi się, że to przez małą ilość powietrza. Dobra. I to już chyba będzie to. Jest. Chyba mam niską ilość, małą ilość powietrza. Zobaczę sobie to. Tak, mało powietrza to jest. Przez to mi tutaj się odpalała. No ta. Tak, i ten dźwięk ostrzegawczy. Spóźnienie. Ile mi za to odbiją? 2,5 tysiąca euro. A trochę jest. Teraz sobie zobaczmy, czy jest coś w stronę Madrytu. Leon, czy aż tak coś tutaj przeciąć Hiszpanię? Tu przez Madryt by było. Jest do Madrytu kurs i to mnie interesuje. Na przykład jeszcze mógłbym się tak bawić, żeby... Tutaj też mamy Walencję. Walencja też jest fajnym miastem. Ale nie, właśnie zostaniemy przy tym, co jest. Czyli to jest 100. Do Lemoniada. Dwie naczepy. Do Madrytu. Ale chyba mogę sobie to zmienić. To sobie już ustawiłem. Ile tego podjazdu jest? Jest tutaj. No to w tym momencie kończę ten odcinek. Ja sobie jeszcze w międzyczasie odwiedzę serwis. I w następnym odcinku widzimy się już tutaj w tej firmie i pojedziemy sobie do Madrytu. Może nawet sobie pojadę tak troszkę naokoło. Dodam sobie kilometrów, ale przy okazji by się tutaj te okolice Walencji zobaczyło. W każdym razie też już tak powoli nasza przygoda tutaj z tą Hiszpanią się będzie kończyła, bo jak dojadę do Madrytu, to potem będę szukał już Barcelony i tutaj w kierunku Włoch się będziemy potem udawać. No to za ten odcinek dziękuję i do zobaczenia w kolejnym.